Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję najnowszej klawiatury dla graczy od firmy Tesoro. Klawiatura nazywa się Colada i występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. Tutaj mamy wersję Saint, jest to klawiatura jasna z białym podświetleniem. Jest także wersja Evil, gdzie klawiatura jest ciemna, a podświetlenie ma niebieskie. Cena tej klawiatury to 739 zł. Wiem, że nie jest to kwota mała, jednak co wyróżnia tą klawiaturę, to fakt, iż jest ona w całości aluminiowa, jeśli chodzi o budowę. Natomiast te nakładki klawiszy są już plastikowe. Mimo wszystko taka klawiatura ma przetrwać wiele lat intensywnego grania. Jakość zastosowanych materiałów jest naprawdę wysoka. Klawiatura ma także kilka ciekawych cech. Jakich? Przekonacie się, oglądając tą recenzję. Zapraszam. Mamy tutaj oczywiście do czynienia z klawiaturą mechaniczną. Wszystkie klawiatury firmy Tesoro są to klawiatury mechaniczne, dlatego zastosowane przełączniki mają niesamowitą żywotność. 50 milionów kliknięć wystarcza na długie, długie lata intensywnego grania. Przede wszystkim takie przełączniki są także bardzo wytrzymałe. W klawiaturach zastosowano przełączniki Cherry MX, czyli najbardziej znane, i są do wyboru wszystkie cztery podstawowe typy przełączników, czyli czerwone, niebieskie, czarne oraz brązowe. W tym akurat przypadku ja testowałem wersję z przełącznikami Cherry MX Red, które charakteryzują się tym, iż reagują z najniższą siłą 45G, i idealnie nadają się do grania, przede wszystkim do grania. W przypadku przełączników Brown, które też miałem okazję testować przy klawiaturze Durandal Ultimate, one były również świetne do gier, ale także nadawały się do pisania. Tu mamy przełączniki, które typowo są polecane dla graczy. No więc zaczynajmy. Jeśli chodzi o sam wygląd klawiatury, jest on dość prosty. Poza tutaj taką sekcją z podświetlanymi diodami i logo Tesoro, jej kształt jest dość taki spartański. Oczywiście, jak widzicie, klawiatura jest podświetlana. W tej chwili mamy efekt oddychający. Podświetlenie jest pełne, ale mamy też kilka trybów konfiguracji. Zobaczcie to za chwilkę. Zobaczcie, z boku także mamy takie podświetlenie. Bardzo fajnie to wygląda, bo oświetla nam też biurko. Te podświetlenia można zmieniać. Natomiast podświetlenie głównej sekcji klawiatury jest stałe, jest tylko i wyłącznie białe. Przy czym to białe światło jest przyjemne dla oka i nie razi. Jeśli chodzi o takie podstawowe cechy klawiatury, czyli klawisze, mamy tak: długi backspace, mały enter, długie shifty i taką tradycyjną spację. Z takich nietypowych klawiszy mamy klawisz FN z logo Tesoro, służący do zarządzania funkcjami, i szereg klawiszy pomocniczych. Klawisze multimedialne, sterowanie głośnością, sterowanie multimediami. Później mamy 5 klawiszy służących do przełączania się pomiędzy profilami graczy. 3 takie klawisze służące do 3 niezależnych trybów. Moi drodzy, jeszcze tutaj mamy ukryte klawisze. Klawisz do nagrywania makr. Wystarczy go wcisnąć, wklepać kombinację, zapisujemy makro w locie i gotowe. Drugi klawisz jest to tryb Windowsowy, tryb gamingowy. W trybie gamingowym aktywują nam się dodatkowe funkcje. Możemy używać także specjalnych ustawień. Teraz, moi drodzy, przyjrzyjmy się podświetleniu. W tej chwili mamy kompletnie ciemno. Widzicie klawiaturę w pełnej okazałości. W tej chwili mamy ją na maksymalnym stopniu świecenia, a raczej na efekcie oddychania. Będziemy sobie to zmniejszać. Zaczniemy od wyłączenia klawiatury. Pierwszy stopień. Drugi. Efekt oddychania. No i teraz, moi drodzy, tryby gamingowe. W pierwszym trybie mamy podświetlone WSAD, kursory, klawiaturę numeryczną, jeden enter, drugi enter oraz klawisze odpowiedzialne za przełączanie się pomiędzy profilami graczy. A w kolejnej wersji mamy to, co mieliśmy przed chwilą, plus Shift, Alt, Control po obu stronach, Caps i Tab oraz klawisze od 1
do zera. Tak to wygląda. Jeszcze też zwróćcie uwagę na boczne podświetlenia. Jeśli sobie zmienimy w tym czasie profil gracza, zmienia nam się kolor bocznego podświetlenia, to informuje nas o tym, który akurat profil mamy włączony. Te boczne podświetlenia są także skonfigurowane na sztywno, dlatego zawsze są te same kolory, ale ułatwiają nam identyfikację danego profilu. Także włączenie bądź wyłączenie trybu PC, trybu gracza, będzie podkreślane zmianą koloru podświetlenia bocznego. I jeszcze raz, moi drodzy. No więc kolejne rzeczy, które musicie wiedzieć o klawiaturze Collada, to przede wszystkim pełny anti-ghosting. Jest to system USB Full Anki Rollover, który pozwala na wciśnięcie jednocześnie dosłownie wszystkich klawiszy na klawiaturze bez blokowania. Jest to taki po prostu system absolutny anti-ghostingu. Do tej pory, jak sądzę, nie wymyślono jeszcze nic lepszego. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o te 5 profili graczy, mamy w sumie 300 makr. Klawiatura ma także wbudowaną pamięć 512 KB, dlatego wszystkie nasze ustawienia zostaną zachowane. I też, jak wspomniałem, mamy 3 dodatkowe klawisze do szybkiego przełączania się między profilami. No i kolejna fajna rzecz, zobaczcie. Mamy hub USB, dwa porty USB 2.0. Mamy też wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki oraz mamy DC in, czyli miejsce na podłączenie ładowarki sieciowej, czy na przykład podłączamy tutaj ładowarkę do gniazdka sieciowego, powiedzmy od tabletu. Natomiast sam tablet podłączamy przez USB, w tym momencie możemy korzystać z naszego tabletu, a jednocześnie on się cały czas ładuje, ponieważ samo podłączenie przez USB nie pozwoliłoby go jednocześnie skutecznie naładować, ponieważ użytkowany tablet cały czas pobierałby energię. W ten sposób możemy mieć dwa w jednym, podłączyć zasilacz sieciowy i ładować sobie nawet dwa urządzenia jednocześnie, przy okazji korzystając z nich. Oczywiście jest to opcja, może się to komuś przydać, nie musi, ale fajnie, że coś takiego jest i warto o tym wiedzieć. Kolejna rzecz, antypoślizgi, zobaczcie. Mamy kilka takich solidnych, wystających gumek, które naprawdę świetnie trzymają się blatu. Już Wam to demonstruję. Całe biurko mi się trzęsie, monitor teraz spadnie, a klawiatura trzyma się super. I za co się chwali producenta, także podwyższenia mamy gumowane i podwyższenie jest dwuetapowe. Czyli może być to takie małe podwyższenie, z tym, że akurat małe podwyższenie nie ma gumki, natomiast duże już ma. Zróbmy sobie jeszcze szybki test na małych podwyższeniach. Zobaczymy, czy brak tych gumek w coś przeszkadza. No, troszeczkę się suwa, ale tragedii nie ma. Natomiast jak zrobimy sobie duże, jak to będzie? No tutaj zdecydowanie już teraz klawiatura trzyma się tak, jak powinna i mamy o ładnych kilka centymetrów podniesiony tył. Jak dla mnie pozycja idealna do pisania i do grania. Jeszcze jedna rzecz, mówiłem o tym w rozpakowaniu, ale warto przypomnieć. Kabel ma 1,8 m, jest w solidnym oflocie i tutaj nam się rozgałęzia. Zobaczcie, mamy główny wtyk do zasilenia klawiatury oraz wtyk pomocniczy, który zasila nam porty USB. Dzięki temu przez samo USB również możemy bezpiecznie ładować urządzenia i mamy tutaj osobne wtyki do podłączenia do karty dźwiękowej, czyli ta klawiatura nie ma żadnego wbudowanego układu dźwiękowego, korzysta z tego, co mamy w komputerze. Po prostu jest jakby przedłużeniem naszej karty dźwiękowej. No i jeszcze, moi drodzy, rzut z bliska na wykończenie, na tą całą obudowę aluminiową. Tak to wygląda, tak wyglądają klawisze, nakładki. No i oczywiście warto też posłuchać, jak ona pracuje. Słuchajcie. To już wiemy, że klawiatury mechaniczne do najcichszych nie należą. No i jeszcze szybciutki rzut oka na oprogramowanie klawiatury Tesoro Collada, które oczywiście dostajemy na płycie razem z klawiaturą. Przy pomocy oprogramowania wszystkim klawiszom możemy nadać własne funkcje.
Możemy ustawić funkcje biurowe, multimedialne, a także odpalanie programów. Nagrywanie makro wraz z opóźnieniami także nie stanowi żadnego problemu. Pamiętajmy, iż wszystkie funkcje specjalne oraz makra możemy zapisać osobno aż dla 5 profili graczy. Jest to naprawdę bardzo wiele możliwości. No i podsumowanie, moi drodzy. Tesoro Collada, bez wątpienia jedna z najciekawszych klawiatur mechanicznych, jakie miałem okazję testować. Klawiatura bardzo dobra, posiadająca bardzo dużo fajnych, pozytywnych cech, jednak też niestety bardzo droga. Przypomnę, 739 zł, nawet jak na klawiaturę mechaniczną jest dość sporą ceną. Niestety nie każdy będzie mógł sobie pozwolić na taki wydatek. Jednak jest szansa, że z czasem ta klawiatura stanie się tańsza i będzie bardziej przystępna. Mimo wszystko, jeśli nie przeraża Was cena, a szukacie klawiatury naprawdę dobrze wykonanej, wytrzymałej, która wytrzyma naprawdę wiele, wiele lat grania, to warto rozważyć Tesoro Collada. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji, a po więcej informacji zapraszam Was na portal wideotesty.pl. Tam jest recenzja tekstowa ze zdjęciami, z linkami do sklepów. A na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!